Jarku, Meksykanie, ty nie masz nawet toalety w domu. Gdzie ty się załatwiasz? Ja widziałem, gdzie ty się załatwiasz. On ma na podwórku ubikację. Ja widziałem, jaka twoja toaleta. A jakie twoje podwórko jest? Że wali się. Że nie masz gdzie się załatwić się w domu. Że mama stara już w latach... Jaka stara? Dobra kobieta. Ja dzisiaj kulturalnie rozmawiałem z mamą. W latach nie ma gdzie się załatwić się. Kochany Jarosławie, powiem tak, powiedziałeś, że ja tobie lodę będę lizać. To na lajcie jest nagrane. Nie ma niczego takiego. Jest ja, to. U mnie, ja tego nie słyszałem. Przysłane. Będą płytki przysłane. Człowiek szykuje 200 płytek do mnie. Nagrywa i przegrywa inaczej. Przegrywa twój głos, bo to nie nagrywanie, ale przegrywanie. Jest. Z lajta, z komputera na płytki przegrywa. I przyślę. Wyjdzie drugie pismo. Listem poleconym, daj mi odpowiedzieć. Listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na moje nazwisko i adres mój. A wtedy ja otworzę dla ciebie, Pawełku, słowa Meksykana, słowa Majora, słowa Młodego z Olsztyna. Sam się zastanowisz, Pawełku. Czy ja dobrze robię, czy nie? Słuchaj ludzi, co robią ci głupoty. Czy on miał prawo powiedzieć na lajcie, sam powiedziałeś, Pawle, że nie miał prawa powiedzieć mojej historii chorobowej. To jest tylko moja sprawa. To jest tylko moja sprawa. Jak ty powiedziałeś na jego mamę, że to jego żona. Przepraszam bardzo, ja ci pokażę. Poczytasz sobie. Ale zobacz, ja ci pokazywałem, jak na mnie ponapisywali, że ja w mundurze, w bombasie, że ja walczę. Nie wiem, kiedy on nawet się urodził się. Nie wiem. To on sam biografię pisał o sobie. Raz napisał, że w Białymstoku mieszka. Drugi raz dalej napisał biografii, że prawdopodobnie, a o młodości swojej nie wiem. Jak to nie on pisał? A dalej pisze. Że ktoś inny ma drukarkę całe tej i można wszystko napisać. On mówił, że też ma drukarkę. Nie ma. Ma. Jakie ma tuszu? Tusz można w każdej chwili kupić. Tak, on już by takie coś ci robił. On to na swoim napisał, na swoim. Na swoim napisał, kanale. Jarosław Meksyko, Meksykano Andrzejewski. Ja to poszłem do urzędu wojewódzkiego. Ty, poprosiłem. Przepraszam bardzo. Ty ile razy klękałeś, było nagrywane, ja cię nigdy nie wymelduję, będziesz tutaj do życia, do końca swojego życia. Tego nie będzie po prostu. Przepraszam bardzo. Mam cię ogółem dosyć. Przepraszam bardzo. Powiedziałeś do mnie Menelo. Przepraszam bardzo, do mnie ludzie dzwonili. Dziękuję, że no stop, ty Menelu. Jak do mnie mówili? Krzysztofie, jak jadą po tobie, jak po szmacie, jak po mopsie, jak po ten, po mopru, co? Jak ty powiedziałeś, że ty nic nie chcesz, nic nie starasz się, żeby było lepiej w domu. Szanowny panie. Chcesz wygonić, zapłacił za światło, szanowny 200 zł i teraz powiem ogółem. Tak. Powiem otwarcie tobie. Won! Pawełku, przyślij ten, podpiszę tobie i zabiorę się i pojadę w świat. No już, zaczyna. I zostałem dla ciebie domek ten mój, po rodzicach. Jak on nie chce tego domku, on przyjmij, ma... Przyjmij, proszę ciebie. On ma wszystko w Warszawie. Proszę ciebie, przyjmij. I kłopotów nie chce. Przyjmij. Że no stop, straszysz policję.
jego syna, tak samo jak jego, że ty się zajmiesz wszystkim. Przepraszam bardzo, jak do mnie ludzie dzwonili, a ty, Pawle, mówisz, że nie przejmuj się, jak ludzie niektórzy akuratnie dzwonią sprawiedliwie. Sprawiedliwi ludzie, starsi, dorośli. Tak jak ty. Tak jak ty. A Meksykano pojechał po warmian. Osób nawet. Tak. To, tak, to jest nagranie. Przepraszam bardzo. To jest nagranie. A dlaczego usunęli mi, że nie mogę wrzucać lajtów? Za to, za te właśnie szyny, co lajt był, tylko nie było widać, tylko głos twój, jak przeklinałeś i za to dostałem. I powiem tobie tak, majorze. Pozbędziesz się mnie. Mam pytanie do ciebie. Już tyle razy ja ci powiedziałem, pytanie, że jedno, nie ma już tutaj. Mam pytanie. Ja sam się, będę miał gdzie mieszkać, sam się wymelduję i zostawię ciebie. Jedyne mam pytanie do ciebie, majorze. Jedyne mam pytanie. Kto ciebie namawiał, żeby ty razem jechał z Meksykanem, jeżeli ja ani z początku ciebie nie obrażałem, ani Meksykana, tylko Meksykana powiedział jeszcze, aha, jak on chce taką prawdę Meksykaną, to ja pokażę. Bawisz się jak małe dziecko. No, no stop. To ja pokażę, paluszkami swoimi. To ja pokażę jedną sprawę. Jedną sprawę chcę pokazać. Tylko muszę znaleźć. I to pokażę na kamerze. Ale ile czasu? Godzinę czasu będę nagrywać? Nie można takich długich filmów nagrywać. Przepraszam bardzo, znajdę później. To w drugim odcinku w filmie pokażę. Jak Meksykano zrobił oszukał z paczką z norweską. Jak oszukał mnie? Jak ktoś to specjalnie napisał i podrzucił, żeby się ogółem szanowny kłócić. Pan, a jeszcze teraz powiem tak. Meksykano rano chodzi codziennie po piwko sobie do sklepu. Czy chodzi pod moją posiadłość? Na pewno tego, takiego czegoś nie ma. Bije. Jest tutaj jest bardzo... Jest zrobione zdjęcie. Jadę na policję, żeby przyjechała. Policja zrobiła zdjęcia. Kiedyś, tak jak powiedział, kiedyś ci szyby powybijali tutaj, bili, kurwa, tak, wszystko. Tak, to tak samo będzie. Że ja sąsiedzi się nie lubią. I mówiłem, że on nie mieszka tam. Jareczku, przychodziłeś, ugląknąłeś w kuchni. Przepraszałeś mnie. A ty co zrobiłeś? Przepraszałeś mnie. A teraz powiedziałeś, że ja loda będę tego lizać. Nie. Nic takiego nie loda, mówił. Ja nagrywałem, nie słyszałem loda, takiego czegoś. To przyjdzie płytki. I to sobie czekaj. Fałsz. Loda nigdy tobie lizać nie lizałem i lizać nie będę.